dzisiaj zrobimy sałatkę na zimę do słoików. Wcześniej przygotowałam sobie już składniki. Są to 5 kg cukinii, 4 papryki czerwone, pokrojone w takie paseczki, o. Cebula pokrojona w piórka, kilogram. I kilogram marchewki z tartej na tarce. Będziemy potrzebowali jeszcze 6 ząbków czosnku, pokrojonych w kosteczkę taką drobną, jak kto woli, można w plasterki, można przecisnąć przez praskę. Szklanka cukru i szklanka octu, 5 szklanek wody. Więc tak, na początek bierzemy jak największy garnek, wsypujemy do tego garnka cukinię, dodajemy 5 szklanek wody, szklanka octu i szklanka cukru. I zagotowujemy. Do gotującej się zalewy wkładamy dwukrotnie przepłukaną w zimnej wodzie cukinię i odciśniętą z nadmiaru wody. Staramy się to zrobić tak, żeby tego nie rozsypać. Dodajemy pozostałe składniki. Czosnek, 6 ząbków czosnku, marchewkę, kilogram, kilogram cebuli, cztery papryki. I gotujemy do momentu, który nam będzie od... Sałatka gotowała się około 10 minut i gorącą przekładamy do słoików wyparzonych wcześniej. Sałatka już jest gotowa, jest gorąca, przełożona do słoików. Już jej nie pasteryzuję, tylko przykrywam ją kocem i odstawiam do powolnego ostygnięcia.